Cześć, Turski, tu Aiko. I Emil, witajcie na kanale Aiko Emil, gdzie podajemy o życiu i podróżach po Japonii. Dzisiaj jesteśmy w Asakusa. Emil, patrz, dzisiaj mam kaszkiet. No do pary, wreszcie jakiś dobra stylowa, Aiko. Para kaszkiet. Mój kaszkiet i tak lepszy. Aiko mnie kopiuje. Mamy してるわけじゃないけど. そうなっちゃった. U nas już prawie wiosna w Tokio. Fajna pogoda. Aiko, gdzie dzisiaj idziemy? Dzisiaj jedziemy do bardzo popularnie Instagram miejsce. Kawazakura i Tokyo Skytree. Nanka sore sa zettai minna mita koto aru to omu ndayo, sono shashin Instagram de ne. スカイツリーと河津桜の写真。ああ、これ zawsze chciałem zrobić to zdjęcie. そこにみんなね、行って写真撮ってると思います。 Z Asakusy do Tokyo Skytree mamy około kilometra chyba z buta. Idziemy na spacer, jak na pogoda. Emil, to jeszcze nie kojarzy Tokio de vlog toru no shashuri janai? A, no w sumie dawno już nie byliśmy w Tokio. Piesem. Dawaj. To jest chyba najbardziej znany budynek w Tokio. Siedziba browaru Asahi w kształcie kufla piwa. Złoty kufel z pianką na górze. No i ten płomień złoty, zwany też potocznie złotą kupą. Nie? Pamiętacie historię? Opowiadała nam rikszarka ostatnio. Kto oglądał? Dajcie znać. To jest kupa. Istotnie też mu Tokio nie chcę podejść, nie widzę. Kupa lat. Później pójdziemy także do baru Sake, do naszego znajomego Japończyka Yusuke, który wrócił z Polski i teraz mieszka w Japonii i pracuje w barze sake jako sommelier, więc pójdziemy podegustować jakieś dobre sake jeszcze z nim. A i jest wywiad z nim na kanale Podcast po Japonii, zapraszam do obejrzenia. Jak zapatrzyła cukiernie po drodze z japońskimi słodyczami. O, patrz jakie piękne sakura mochi. Kupiłam... Kintsuba, nie sakura mochi? Kintsuba. Emil, wiesz kintsuba? Nie? Nie. Oj, ładnie zapakowane. O, ale śliczne, patrzcie, to jest płatek sakury. Sakura i imo. Słodki ziemniaczki. To jest sakura wadzio. A to było dla mnie. Nie, ale hanbun zutsu. Aha, podzielimy się na to. Wygląda jak chałwa, ale o, tak, fasola oczywiście w środku, adzuki. To jest sakura mochi mitajna kanji. Kono maari no tokoro on czutto, choppai. これは多分そういう保存料とか何も使ってないから早い。これもお芋。ああ、ズメクショット。うん。どれ？うん。この周りのところがもちもちしてる。素敵。です、もちもち。 Musimy zrobić odcinek o onomatopejach, chyba znowu jest dużo japońskich fajnych onomatopej. Wracamy, tam jest piekarnia, jako pięknie pachnie. Co? Chcę wracać, wracam. I zawsze są kolejki, zawsze. Kupiłem bułki. Okej, okay, mam to. Aiko, w takim tempie to nigdzie nie dojdziemy. Co? To jest bułka o smaku krewetki, Aiko. Krewetki? Ebi. Mhm. Ebi. Faktycznie smakuje. Krewetka. Smaku krewetka? Tak. Smakuje jak te ciastka krewetki. Te... Takie chrupki krewetkowe ryżowe, nie? Kolor ma. Różowy. Aiko, na pewno nie chcesz chlebka? Dlaczego? Nie dziękuję. To mam gluten free diet, to mówię, ale nie mam. Wcześniej, kilka miesięcy temu, chyba rok temu, robiłem to, co było. Wtedy skóra była bardzo dobra. Tak, więc może jeszcze raz spróbuję. Teraz testuję. No faktycznie, Aiko jeszcze ładnie wygląda teraz, jak nie je tego chleba. Może coś na tym jest. Może coś jest na rzeczy. Jesteśmy blisko. Patrz! Małe bonsaje, no. Jakie ładne. Wow. Mają sakury też? O, jest sakura, no. Pięknie. Oto i ona. Tokyo Skytree. Najwyższa wieża w Japonii. Najwyższa budowla w Japonii. 643 metry. Jeśli dobrze pamiętam. Jak tam nasze drzewko sakurowe znajdziemy. Zakwitło już. Aiko, to jest tutaj? Och, wiele ludzi stoi. Chyba kolejka jest za robienie zdjęcia pod tym drzewkiem. Stoi parę. Niesamowite.
Patrzy, patrzy, jest kolejka, jeden za drugim. A jeszcze z motorem robią zdjęcie, o. Nie, bo są małe. Malutkie, nie? Jak idzie Ajko? Uuu, wygląda fajnie. Ajko znalazła chyba spot. Zaraz skopiuję z moim aparatem też. A to zdjęcie Tokyo Skytree i tej sakury widziałem już tyle razy i nigdy tutaj nie byłem jeszcze zrobić to zdjęcie. Nie wiem jak, dlaczego, nie wiem jak to możliwe. Wydawało mi się, że to jest w trakcie normalnego hanami, ale to jest ta zimowa sakura, kawałka sakura. I ona kwitnie kilka tygodni wcześniej niż te normalne sakury, nie? To pewnie dlatego nigdy nie trafiłem w to miejsce, bo myślałem, że te zdjęcia były robione w trakcie z hanami, nie? W drugiej połowie marca. Widzicie, to jest Kawazu Zakura, miasteczka Kawazu z Izu. Tam byliśmy ostatnio nagrywać vloga, mam nadzieję, że on się sakurowy odcinek podobał. Petarda, piękna jest, trzeba jeszcze przyjść później wieczorem, będzie ciemno. Nie wiem, to udało się? Fajnie wygląda? Oro. Wow. Typical Instagram foto. No, klasyk, klasyk instagramowy z Tokio. O, już się dzwoniło miejsce. Teraz moja kolej. Tędy to zrobiłaś. No, sprytnie. No wyszło, coś wyszło, no. Pokaż Ajko, zrobimy konkurs, kto lepszy. Kto ma lepsze zdjęcie z Tokio Skytree Sakura. Moje jest takie. To proszę. Jak wam się podoba? Głosujemy zdjęcie numer 1. 3. Zdjęcie numer 2. Zdjęcie numer 2. Biła ga kimeru. Widzowie zdecydują, ale jako nie to. No, ładne jest, ładne, ale no, jest zdjęcie numer 1, takie artystyczne bardziej chyba, nie? Kipu, Ajko, żeby kiedy nie to leży. Zobaczymy po komentarzach, kto wygrał. お願いします. Poczy numer 2. Numer 2. Numer 2, お願いします. Tak. Przegrane stawia kolację. Sami widzicie szalony fotospot. Bardzo dużo ludzi. Ciągle ktoś przychodzi i robi zdjęcie. Nie. Mój imię on nie kupił. Ajko, kupił te paru? Nie, chodzimy tylko. Ja też pierwszy raz wstyd, nie? No fajnie, że była okazja przyjść. O! O, panie mają te! Nowe frappuccino ze Starbucksa, Ajko. Sakura frappuccino ze Starbucksa. Ale pójdziemy jeszcze? Za strasznie słodkie. No już piłem sakurowe latte, było mega słodkie. Po prostu nie chcę pić. A, ten dziadek pokazuje, gdzie stanąć, żeby robić lepsze zdjęcie. Wszystkich to instruuje. O, tutaj stanie, zrobisz lepsze ujęcie. I wszyscy idą, to stoi na miejsce. Wszyscy idą. A no dziadek, o się nie mu nas kokie tych. Tak? Też dziadek zagadywał? Tam, naka, osiągnie taka tancia, no. Tak, nie, joku nie, Nihon no, kankoci arytel to, joku aju type, no nie, dziadek, to się osiągnie. Tak, często są takie dziadki. No, lubią zagadywać, bo się nudzą, więc tak właśnie w takim miejscu popularnym zagadują do ludzi, coś tam opowiadają o danym miejscu, albo, prawda, dają jakieś wskazówki, rady, jak zrobić tu zdjęcie jakieś ładne. なんか色々教えたいジャレク。たくたく。これ中前にエミリンさ、あの、豪徳寺の猫のところです。なんかずっとおじいさんと喋ってたじゃん、なんか。確かにな、ジャレク。鎌倉にも、あの、寺とか観光してると、そういうジャレクよく現れます。Yes, Starbucks. Ja piłem to ostatnio, Ajko, ale faktycznie jest tak słodkie, że ciężko to było wypić do końca. No ładnie to zrobione, tak? Jest drzewko sakurowe, prawda? To jest czekolady, takie płatki różowe są. No i frappuccino Shirotama z dodatkiem jakim. Tak, a Shiratama, kuleczka słodka. Słodycze japońskie dodatkowo. Bardzo ładnie to wygląda, trzeba tutaj przyznać, że Starbucks wie jak sprzedawać sezonowe produkty. No ale są mega, mega słodkie, no, trochę przesada. No. Dobra, darujemy sobie jedno. Patrzymy, Mumin, Mumin. O, Mumin Cafe. O, tutaj jest wyjście. O, super to wygląda. Będzie coś dla nas tutaj, Eko. Ładna, idziemy do Muminków. A, można mu się z Muminkiem.
Jest. Masz kolegę. Co dobrego podają? Muminek pływa w tym? Z herbata z muminkiem. O kuro fajty. Tak by się kąpał. Biolen kąpel. Biolen? Wieże kąpiel, tak. Wieże kąpiel. Tu no pył. Jeszcze jaki drink. Dom muminków. 2500 euro w roli. Duże, wow. Śliczny. Oj. Nie no, śliczny deser, naprawdę. Oczywiście on tak jak pływa. To pewnie z lukru jest jakiegoś. No. Ciekawe, czy się rozpuści. A nie! Co to jest? Jest jakiś miękkie, jest chyba... kapionka. Ta kapionka jest chyba, no. Kapionka? Smacznego. Jak smakuje muminkowa soda? Osi, kieku. A raspberry jest taki, tak, ale ale no strasznie uroczy jest taki. No taka pianeczka jest, chyba to można zjeść. Ajko, spróbuj go zjeść. Ale nie wiem, jak ty. Czy na koniec go zostawisz? Bardzo miękki. No mówię, że pianka, no mięciutki jest. Tasio, nie, kawałek sobie te sory taberena. Ja nie będę taki wdychciwy. Dla sztuki. Jak mówimy, pianka, marshmallowego. Zankoku. Patrzymy. Snuffy. Snuffy? Snuffy, dasi daiski. Kto to jest snuffy? Po japońsku snuffkin. Snuffkin? Snuffkin. Włóczyki, jajko, włóczyki. Co ci gano? Włóczyki. Po japońsku snuffkin. Włóczyki, jajko. Co? Po polsku? Tak. Zinzin zinałżan. Szok. To jest muminek, to jest... Muminek, tak. Jest ta papa muminek, tak? Papa, mumin papa. Mumin papa. A, mała mi. Mi. Mała mi. Ale teraz mi. No i włóczyki. Włóczyki. Włóczyki, jajko. Snafuki. Snafuki. To, Ajko, ważne pytanie. Jak jest buka po japońsku? Moran. Moran? Moran kołakata? Bałaś się buki? Kołaku na. Ja się bałem strasznie buki, Ajko. Nie strasznie, nie dla mnie. Okej, to jak są hatif na tobie? Co? To jest takie uuuu. Te co robią takie uuuu? Nioro-nioro, że nie? Nioro-nioro? Nioro-nioro po japońsku. Co to jest nioro-nioro? Nioro-nioro. Nioro-nioro. Tak, trochę wyglądasz nioro-nioro. Tak, それ は日本語の擬音が関係してると思う。こういうニョロニョロとした動き。はい。ありがとうございます。はい。はい、こぽかし。おー、キーブーグル、ładny. On też chyba z drugiej strony ma obrazek. Pupa też jest, Ajko. Pupa ty. Fajne. A co z dietą bezglutenową, Ajko? Nie dzisiaj. Ciotto takie ujasnienie się ma. Borno. Trochę borno. Takie urocze rzeczy to nie można je spróbować, nie? O, patrzcie, wszystkie prawa zastrzeżone. Tutaj na burgerze jest napisane. Pupa. A, patrzcie. Tyłek muminka. Ale pomysł. To jest dobre, naprawdę mi się podoba pomysł. Fajne. Tylko nie zepsuj tego burgera, się rozleci zaraz. Jest też oczywiście dobrze zaopatrzony sklepik z różnymi muminkowymi gadżetami, figurkami. Gaciapony. Do wyciągnięcia różne figurki. Pluszaczki. Fajny ten misiek. O! Muminkowe lody nawet. Fajnie wyglądają. Waniliowy smak. Jak muminki, Jajko? Podobały się? Bardzo podoba mi się. Tak. Faktycznie jedzenie było fajne. Fajne. Smaczne. No, spoko. Najtej na kaju charakter no kafe te tabemono ga imaichi dattari suru ndesukedo kekou oishikatta yo ne. Dojechaliśmy już do Mondzy na Kacio, jedziemy do baru spotkać się z Yusuke i napić jakiegoś dobrego sake. Słuchajcie, czas na wspomnienia, trochę nostalgii. Jesteśmy przed biurem, gdzie kiedyś pracowałem.
ponad 2 lata w japońskiej firmie zajmującej się targami handlowymi. Sakura International. Natsukashi? No. Modoritai? Może nie do końca bym chciał wracać. Robię teraz trochę inne rzeczy. Ale no, to był dobry okres i no, dobrze będę wspominał. Oczywiście pamiętacie tych pierwszych vlogów na kanale, na Pozdro z Karol, trochę tam narzekałem, no ale momentami było ciężko po prostu. Chodźcie, pokażę wam. Tutaj było biuro. O, się wchodziło. I tu jest... Nie ma! Skasowali, nie ma. Co się stało? Ajko, nie ma biura. Zniknęło. Zbryta? Koronady. No to firmy tutaj już nie ma. Ciekawe, nie no, chyba istnieją. Może się przynieśli po prostu. Gdzieś indziej. W każdym razie. Tu były początki mojej przygody z Japonią. I jesteśmy na miejscu. Ponsh Building, Sake Bar. Przynajmniej środka. Patrz, ile butelek dobrego sake. No, kawajmy się jako... No. No. Sake może, nie? Tutaj wyglądają butelki nie powinny, nie? Ładne. Etykiety. Na zdrowie. Na zdrowie. Polane dobre sake. Dobre sake to jest to. Sugoi, taskani, fruity. Dobre jest. Może jakaś się w końcu przekona do sake, bo ono bardziej wino woli, nie? Jako bardziej wino woli, nie sake. Sugoi marojaka. ちょっとなんか桃みたいな. A, to jest z browaru z prefektury Yamaguchi. I browarnikiem jest pani. Browarniczką jest pani, tak. To rzadko się zdarza w Japonii, żeby kobieta była. Kore są no nie? Browarnikiem, nie? Powitajcie Yusuke. Cześć, cześć. Cześć. Yusuke mieszkał w Polsce. Ile lat? 4 lat. 4 lata, no bardzo dobrze mówi po polsku i teraz w Japonii zajmuje się sake. Wywiad z Yusuke możecie obejrzeć na kanale Po Japonii. Pogadaliśmy sobie o sake koniecznie. Dziękuję. Zajrzyjcie. Dzisiaj są, a no wczoraj to był dzień kobiety, tak? No, był. Okay. Tak. Nie, to sam. Hi. O, podrywa mi żonę, patrzcie. Kobiety. Nice. Nawet w Japonii, to jest bardzo ważne. Tak. Całe się fieto, takie no mogą być, oddaję kobiety. Dziękuję bardzo. No, wszystkiego najlepszego i takiego na zdrowie. Dwóch Japończyków gada po polsku, tak, w Japonii. Dziwny. Dziwny moment. O, hawajskie sake? Kalifornia. USA. Homede. Hawaii jest kotem. Musiałe. Spróbujmy, ja to. Importowane sake. Amerykańskie sake. Chyba jeszcze nie próbowałem. Z Hawaii? Zresztą jako lubi Hawaii. Spróbujemy chyba, nie? Hawaii made historically inspired. Sake Islander. Właśnie, bo na Hawajach mieszka bardzo dużo Japończyków. Od dawna. Może się zrobił na Japończyków, nie? Jak hawajskie sake, Aiko? Sugoi. Kore, aji ni sukkiri shiteru n da kedo. 奥行きがあって、ちょっと酸味が美味しい。なんか料理に合わせやすい。はい、乾杯。乾杯。ポーランドで。なずどろげ。なんか乗って、で、ずどろげが健康のためっていう。言い訳だよね。<笑><笑> Nie, no, ja bardzo się Aiko. Czy jak takie dobre potrawy tutaj się będą pojawiały, to jeszcze Aiko się zakocha w Nihonshu, w sake też. Yusuke, a jakie jedzenie pasuje do sake w Nihonshu? Generalnie takie japońskie jedzenie to jest bardzo pasowało. Ale to o co chodziło? Teraz to jest to food mariage między takie europejskie jedzenie. To też pasuje. Na przykład to crab chowder,
kramciada jest to taka zupa z owocnym morzem. To jest bardzo takie kremowe i to jest bardzo, bardzo pasowały z sake, takie mają takie kwaśne smaki. To jest najpierw. I też takie mięsa. Mięsa jest to bardzo ważne, ale to japońskie mięsa, też Kobe beef i też taka no, Matsuzaka beef, to mają takie bardzo intensywne smaki. I to też mają pasowały, takie junmai daiginjo. I sashimi też. Co no takie dalej? Chyba bigos, chyba pirogi. Bigos, bigos, pirogi do sake? Kto znasz? To trzeba spróbować, połączyć, tak. Bigos. Tak. Bigos i sake, no. Mocny smak, tak? Tak, tak, tak. Czyli to będę pasował takie generalnie, technicznie, tak gdzie takie wash, czyli myć usta. Bo takie no, bigosy mają takie bardzo intensywny smak, czyli na przykład takie witrawne, Niigata, także takie ume no waikai i też kagetora, to będę pasował. No widzicie, całą rozmowę z Yusuke na temat sake możecie obejrzeć u nas na kanale Po Japonii, z dodatkowych kanałów, gdzie są wywiady i nie tylko. Zapraszam serdecznie. Dobra, Akademia Sake na Instagramie. Zapraszamy do Yusuke, jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś na temat sake. Yusuke ma plan, żeby wrócić do Polski kiedy? Wracasz do Polski? Jesień. Jesienią. Tak. Będę takie organizuję, żeby takie degustacja sake i też planuję także nie tylko w Warszawie, ale to takie całe, takie Poznań i Kraków, i Gdański, także no, połączenie Food Mariage i takie, takie inne magiczne takie evento ja mam na głowie. Wow! Wow! Super pomysł, bardzo fajnie, to my bierzemy się tutaj za jeszcze dobre sake, coś jeszcze przekąsimy i będziemy wracać do domu. Dziękujemy za oglądanie dzisiaj odcinka. Pa, pa. Ajko, tak, już tutaj zajmuje się jedzeniem. Czyli ci na dziewczyna. Tak, bardzo przeszkadzać. Zajęta. Bardzo teraz zajęta. Przepraszam. Trzymajcie się. Bardzo zajęta, co jest. Klasyk. Tak, tak.